Witaj, Rado. Cześć, witam, pozdrawiam. Cześć, Seba. Siemano. Jak się żyje w Londynie, powiedz? Ciężko, powiem krótko. Jak się nie zajebie, to się nie. Ten szalet jest... The best. Przychodzi policja, przynosi wodę, przychodzą z parlamentu policjanci. Bo jeszcze wcześniej policjantki też. Przychodzą, otwierają drzwi. No teraz jest blokada zrobiona, bo jest trochę asortymentu takiego, że strach w nocy spać. Ale przychodziły policjantki, otwierały. It's alright. Yes, alright, Rado. Yes, alright. Alright, no sleepy. Jeszcze wcześniej spaliśmy pod Filharmonią. Naprzeciwko parlamentu. W metrze. Odblokowany. Jest karta zmieniona. Dzwoniłem do właściciela. Aha. Dzwoniłem do właściciela, mówi, weź se. Weź se. Se wziąłem. Idę, leży usterka. Usterka? Usterka. Ustercard. Nie wiem, co to jest. Bilet. No okej, okay, bilet. Ciemnogród. Ciemnogród. No, jeszcze ciemnogród. Zobacz. No to nałóż się w takim razie. Już ci pokazuję. To jest Ustercard. Okej. Okay. To kosztuje 5 funtów. Aha. To jest bilet. Plus, co masz na nią, nałyskuję fasolkę po brytońsku. Uwielbiam. Chcesz? No jasne, gdzie idziemy na fasolkę? Kurwa. To on świruje z nami. Dlaczego? Fasolkę masz tutaj po brytońsku? Człowieku. Numer do dealera. Patrz, jak się okazują dealerzy. No. Aha. Fasolka po brytońsku. Świeżutka, dzisiejsza. No ale bardzo. Ale Polska jeszcze. A jak? Ty, bo nam ludzie nie uwierzą, że w Londynie jesteśmy. No jak bogato. Widzicie autobus piętrowy? No. Jak to się dzieje, że masz polską fasolkę w Berlinie? W Londynie. Może kiełbasę. O, w Londynie. Może kiełbasę myśliwską. Też masz kiełbasę myśliwską? Nie zdzierżę. Zgadzam. Ej, czerwone światło. To co? Ja też jestem na czerwono ubrany. To akurat ale tak. Ja mam, wiesz co? No. To mam. Co to jest? Wszystko. Co to latam, znaczy? Jeżdżę, dermo. Tak. Skąd to masz? Od alkoholizmu. Ciężko pracowałem. Bardzo ciężko. Co ty robiłeś? Pracowałem. Na dobra. Myślałby to, że prawda. Kiedyś były inne czasy. Okej. Okay. Co Gomułka robiłeś? I te inne sprawy, no tak. Pomarańcze. Pamiętasz, to nie pamiętasz. Ja nie ty pamiętam. Się po Gomułce urodziłeś przecież. Ja wszystko pamiętam. Nawet jak Niemiec w łeb bił. To chyba z czterech pancernych i psa. Też. Pracowałeś jako kto? Jakie masz wykształcenie w ogóle? Jaki zawód? No? Człowieku, jak chcesz, to ci mogę tutaj papiery prokuratora wywalić. To znaczy? Maturę mam, człowieku. No i dobrze. A zawód wykonywany? Złodzie. Nie, teraz to świry. Takiego zawodu, pójdziemy. Takiego zawodu jak ja, to nikt nie ma. To znaczy? Agronom. Agronom, tak? Tak, z wykształcenia agronom. A jak pracowałeś, to co robiłeś zawodowo? W DHL-u pracowałem jako kurier, jako męczennik i w ogóle. Mhm. Ja się żadnej pracy nie boję, to dajcie mi ludzi. Chcesz mieć tu giewont? Nie ma problemu. Daj mi 100 ludzi i masz giewont. Okej. Okay. W takim razie powiedz mi, po jakich miastach podróżowałeś? Gdzie byłeś? Może będzie szybciej, gdzie nie byłem. Wiesz co, skoncentrujmy się na Europie w takim razie. Dobra. O, co to jest takiego fajnego tutaj? To jest wodospad. Tutaj nawet gościu ostatnio płynął łódką. Ale to chyba wody było więcej. Co? Wody chyba było więcej. Było więcej. Tu nie ja ma wody na łódkę. Tak piździało, było tak zimno, a on tu miał łódkę z takim... No tam. No tam, no tu, tam. Słuchaj. My się z zimna trzęśliśmy, a on skurwy, jeszcze prysznic na niego idzie, woda tam pompuje wszystko, a on tu macha. I w garniturze. Aha. A my tutaj tak, bo w szalecie nie jest za ciepło, wie. Opowiadaj o sobie w takim razie. Gdzie byłeś? W Niemczech, w jakich miastach? Bremen, Hamburg, Delmerhorst, Berlin. São Paulo to już w ogóle. Brama Brandenburska to już w ogóle. Ale w ogóle tak, czy w ogóle nie? W ogóle tak. Czyli w Berlinie też byłeś? Ja wszędzie. A dworzec ZOO coś ci mówi? Ach. Jebę strasę? Właśnie stamtąd wrócimy. Sebastian, co ci ostatnio pokazywałem na telefonie? Wycieczkę z Niemiec. Pokazywałem. Jak ludzie żyją. I właśnie tacy ludzie żyją jak my. A czy w Niemczech byłeś też bezdomnym? Też. A w jakich krajach byłeś jeszcze bezdomnym? Wjeździe nie byłem, no. We Włoszech nie byłem bezdomny, bo ciężko pracowałem na plantacji, kurwa, mandaryny. We Włoszech? We Włoszech. Wiesz, ile wytrzymałem? No. 2 tygodnie. Czyli pracować się nie... Spierdoliłem stamtąd. Pracować się nie opłaci? Nie.
Robota to głupota. Bicie to jest... O, właśnie o to chodzi. Człowiek jak jest pod humorem, to jest gitara. Jest... Kobiety? O Boże. Ty, o kobietach to ty mi już w ogóle nie mówisz. Ale jak na ulicy mieć kobietę? Zaraz ci pokażę, jak można mieć kobietę na ulicy. On nie wierzy po prostu to, co ja mówię. Ja tylko pytam, wiesz, nie wierzę. Słuchaj, nie pyta, no, to jest, wiesz. Słuchaj. Bardzo brzydkie słowo. Tego Max Spencera sobie dzisiaj odpuszczę, bo jest zamknięty. No tak. Bo dzisiaj bank holiday chyba jest. Ja nie wiem, co tu się w ogóle dzisiaj dzieje. Dzisiaj jest Wielki Piątek przecież. No ja święto. No ta, bo... Ja nie wiem, ja żyję coś z dnia na... Wiesz, o której ja dzisiaj wstałem? No. W pół do pierwszej. A wiesz, o której się położyłem? No. Nie pamiętam. Nie pamiętam. No tak nie codziennie? Pamiętam. Codziennie? No czasami tak bywa, że się człowiek kładzie spać... I nie wie, kiedy się obudzi. I nie Rado, wie, o której się tak, nie dokończyłeś tematu. Mów. Kobiety. Kobiety, zaraz ci pokażę. W Londynie to tu nie ma problemu. 20 funtów i za rogiem. Nie, no ja nie mówię o takich kobietach. A nie, to ja mówię o miłości. Ja ci, o miłości, ja nie wiem, co to jest miłość. Okay. Ja nie wierzę już w miłość. Ja miałem żonę, ja nawet do niej codziennie dzwonię. Spytaj się Sebastian. Mhm. Ja teraz wyjmuję, siadam na Messengera, ja z nią rozmawiam, ale ona mówi tak, ty jesteś człowieku pierdolnięty. Ma rację? Ma. Pewnie, że tak. Słuchaj. 100% ma rację. Masz dzieci? No mam. To nie chciałbyś takiego syna jak ja. A masz dzieci? Mam. Ile? Policytujmy się, jedno. Ja oczko trójkę. W głowie. Ja trójkę. Trójkę masz? Tak. A syn w swoim wieku? No nie, ty ogier no jest to mój 16. Nie, no starszy troszkę, starszy. Starszy, ale nie dużo. Dobra, ile masz lat? Ja? Proszę o inny zestaw pytań. Na ile wyglądam? Powiem ci tak. Na ile wyglądam? Nie, wyglądasz? 50 nie masz. Dziękuję. Masz? Nie świeżo. No mam. 42. Nie, no proszę cię. Narkotyków, no. Tak. Zęby lecą. No a jak nie? Czyli ty masz zęby, czy nie bierzesz narkotyków? Ja trzymałem kiedyś. Ja? Dużo. No. Ja jestem teraz ustukany. Czym? Marihuaną. Siema. Maryśką, tak? No oczywiście. Ale od Maryśki zęby nie lecą. Nie. Słuchaj, to są moje. Przecież ja mam wkręty. Sorry, że się odpierdoliła jak komarek na przegląd. Mnie denerwują ludzie w Londynie, bo oni nie potrafią chodzić. Ciemnogród jeszcze tu panuje. Ja to potrafię chodzić, o. Sebastian. Powiedz w takim razie, jak zima w Londynie. Zima? Jako bezdomny, tak. Piękna. Ja mam tyle śpiworów, żebym pół Londynu oddał. Widzisz, taki usterkę gubi, ja podchodzę, biorę i chuj. Widziałem rzeczywiście, można było wziąć. Ma się oczy, co? No tak. Dlatego po Londynie nie wystarczy spacerować. A czy usterkę możesz zamienić na kasę? W każdej... Masz usterkę? To nie mam usterki. A no to widzisz, bo to rowerek jeździsz. A, i mogę się kupić, rozumiem. Nie, jej nie kupisz ode mnie. No, to znaczy, możesz ją kupić, ale ja ci jej nie sprzedam. No chodzi mi o to, w takim razie po co ci usterki, jeżeli to jest tylko plastikowa karta. Możesz to zamienić na kasę? Oczywiście, w każdej... U nas jest jedna zasada. Umiej u Sebastiana wynajmniej. Dżentelmen nie pije przed 12. Okej. Okay. My wstajemy w pół do pierwszej. Mm-hmm. Czyli już wolno. No tak. No. Ale widzę, że holiday bank. Przychodził policjant i mówi do mnie tak. Pan się zbiera, bo tu będzie demonstrancja. Musiałem spierdalać. Ale przychodzi i jeszcze mi za to dziękuję, że ja stamtąd wychodzę. No, nie mogę uwierzyć. No jak to? A to jest najgorszy człowiek, który może być. Bo on sprząta. Wszystko zabierze, kurwa. Aha. Wszystko to, co nie trzeba. Ale tego nie podniesie, chujozo. Jeszcze zadowolony. Czyli w czasie tego spaceru jesteś do przodu 5 funtów, dobrze zrozumiałem? 4,90. No, prawie 5 funtów. No, prawie 5. To ile jest? No, ćwiartko. Ale zajaram? No, zajaram. Cygaro, hawańskie. A, nie. Albo kubańskie. Chujowe. Te cygara są z Kuby. Jo. Habano. Stawaj do paczki. A gdzie ja mam paczkę? Kurwa. Nie zajebałem roweru, to jest niego rower. Nic gorszego. Nie tak dosłownie. Nie ma nic gorszego. Ty weź się człowieku, zajmij rowerem albo jedz ty jak. Prowadzę. No to jedź se. Nie ma nic gorszego jak Polak, kurwa, za granicę. Wiecie, by trzeba za pomysłowość. Pomysłowość? Jaka pomysłowość? Potrzeba matką wynalazku. Nie trzeba. Trzeba tylko po prostu nie załamywać się, dać sobie radę. Jak ja tu się wyspałem, to ja się wszędzie wyśpię. To są właśnie weganie, wszyscy ujarani. Ten już za nie mógł, wszyscy. Dziadek już też dogorywa.
No, tamten już tańczy w rytm bębenka, szok. Po co gówniarzowi takie wości? Co on tu się będzie ganiał? W berka chyba z dziadkiem albo z ojcem. Trzymaj Sebastian piwo, bo oni już odjeżdżają. Ja muszę tam lecieć. Muszę odjeżdżać. Bo tak lepiej. I się kurwa znowu upierdol. Miałbyś nie przypinać. Kurczę wieczo. To tyle noga. Właśnie o to chodzi. Nie, bo po prostu ja, wiecie co? Ja nie potrafię zjeść, jak ja się nie ufajdą. Ja już niedługo nie będę miał składu. Ja jutro jadę na zakupy. Problemu, natomiast ty mieszkasz jednak w lepszym miejscu. No, w szalecie prywatnym miejskim. Ale słuchaj, o 30 sekund od parlamentem. No właśnie to chciałem powiedzieć, no. Natomiast ty mieszkasz jednak w lepszym miejscu. No, w szalecie prywatnym miejskim. Ale słuchaj, o 30 sekund od parlamentem. No właśnie to chciałem. Stop Brexit, kurwa. Nie ma Brexitu. Rado jest, kurwa, za tym, żeby Brexit już się skończył w końcu. Pali się Maryśkę i wiesz. Jest elegancko, idziemy pod parlament. Jak się wchodzi, to wali strasznie. No ale jest, teraz to już wali Maryśką. Jest jego gardzerowa. Zobacz, jaka bogata, kurde. Musi być, on ma wszystko uwieczniony. Kultura, nie fryzura. No. Kultura, ty i kultura, ja pierdo. George Clooney, kurwa. Widzisz? Sztuką jest zapalić cygaro, nie jest sztuką. Sztuką jest go znaleźć. A w takim razie powiedz mi, co kradniecie? Wszystko. Alkohol? Wszystko. Papierosy? Wszystko. Jedzenie? Wszystko. Ubrania? Ty rozumiesz, everything. Everything. Everything, everything. Skarpety, majtki, jedzenie, kurwa, alkohol. A to co masz na sobie? Ty, jakie masz fajne buty? Zajebiste. Czy to nie najeżki są? Nie. Ale też krajone. Też kradzione? Też. Papier na nie, tak? Na te buty. Co znaczy mam papier na nie? Nie rozumiem. Złapali mnie w sklepie, wystawili mi papier, że te buty ukradłem. I w tych butach mnie wypuścili. To nie rozumiem, jak to się mogło stać? No właśnie, ja też, ja do tej pory nie. Spytaj się Sebastian. Ale ja kazali ci zapłacić za te buty? Tak. Aha, kazali ci zapłacić. No ale nie zapłaciłem. Przeszedłem koło, aż byłem tak gotowy, że o Jezu. Nerwowy, o Jezu. A jaki jest twój niemiecki? Perfekt. Perfekcyjny. Ja mam papiery. Ja ci mogę papiery wyciągnąć, pokazać, ja mam papiery. Angielski perfekcyjny. A tak, wiesz, my British. No, ale komunikatywny. Ze wszystkimi się dogaduję. Nie ma problemu. Wytłumacz, nie rozumiem, o czym mówisz w ogóle. Zwierzyniec na 8 piętrze w centrum Londynu. Pokażę ci. Pokażę. Ale co to jest, wytłumacz? No zwierzyniec. Kaczki, kury hodują tam. Ekologia, no. Jajeczka, wiesz, chuje moje. W bloku, tak? Na 8 piętrze. Koń przez balkon wygląda, jak Boga kocham. Spytaj się, jak Sebastian przyjedzie, powiedz tak. Czy widział konia na balkonie? Ale jaki to ma związek z narkotykami? No właśnie, to jest wizja narkotyków. A, rozumiem. No, tak się ujarał. No, widzisz, już czuli, że pali. Ja mam nos był ostrzony jak nic. Już wiem, kto pali. Widzisz? I a mało. Czy tutaj w Londynie jest kłopot z pozyskaniem narkotyków? Znowu kamieniami rzuca ten gówniarz. Zaraz mu pierdolę. Który tak? Gówniarz znowu? No ten kurwa znowu tu przyszedł. Za to jemy. Seba, dziękuję. Nie ma za co.